To jest tak piękny tekst użytkownika pod pseudonimem DPS, że trzeba go zacytować w całości. Świeżo z placu boju program Kredyt 2%, czyli dopłaty do kredytu, zrobiły na rynku masakrę, większą niż obniżki stóp procentowych z czasów tzw. pandemii. W przeciągu 3 miesięcy zrobiłem większy z 3 razy obrót niż przez poprzedzający ten program rok czasu, ale po kolei. Kwiecień 2022 do kwietnia 2023 to okres stabilizacji cen na rynku nieruchomości, nierzadko małych spadków nominalnych. Ale nawet jeśli nie patrzeć na sam nominał, to po uwzględnieniu inflacji nieruchomości spadały. Dobrze czytasz, spadały. Pierwszy raz od 2013 roku mieliśmy skorygowaną inflację spadek cen nieruchomości. I to nie przypadek, że nieruchomości mogą tanieć albo mieć normalne ceny przy normalnych stopach procentowych. Normalnych znaczy dalekich od zera, przy sytuacji, gdzie kapitał przynosi zysk chociażby zbliżony np. lokata 5% do zysków z wynajmu, perspektywa zostania nieruchomościowym krezusem, który kupił kawalerkę od dewelopera i jest teraz landlordem wynajmującym swój kwadrat Ukraińcom, nie jest już tak atrakcyjna. I z tym, że takie stopy to jest zbliżone do np. 5, a nie zera, nie podobają się rynkom finansowym. Sytuacja taka, to jest spadających cen, nie uśmiecha się wielu grupom interesów, więc co robisz? Nie możesz obniżyć stóp procentowych, bo wskaźniki CPI będą świecić na czerwono, więc co robisz? Dokładasz pieniądze dla ludu, które i tak trafią do grup interesów banków, deweloperów, funduszy majątnych, posiadaczy i polityków, do których wrócą pieniądze wyborcze, to jest głosy. Ludzie zapłacą za mieszkanie więcej, jednocześnie będą się cieszyć z dopłaty, która finansują sobie sami w podatkach. Voilà, plan idealny. Zapłaci za to też Janusz z klatki obok, który mieszkanie już ma, więc z programu nie skorzysta. Zapłaci Grażyna, która kupi nieruchomość 50 tysięcy drożej, od których odprowadzi dodatkowe 50 tysięcy odsetek, pomimo że jej program nie będzie przysługiwać. Ale Janusz i Grażyna rozumieją, ale to dobrze, niech młodzi kupują. Więc młodzi kupują i się cieszą, że mają tani kredyt i mieszkanie. Teraz już średnio co najmniej 10% droższe w przeciągu kilku miesięcy. Kupią mieszkanie dzięki dopłatom, mają mieszkanie, widzą zysk. A to, że bez programu kupiliby kilkadziesiąt tysięcy taniej, nieważne. Że bez polityki niskich stóp mogliby kupić taniej nawet o ponad 100 tysięcy złotych, cytując Bastiata, tego nie widać. Co dalej? Zgodnie z kalkulacjami w przyszłym roku środków na program będzie kapka, co w normalnym biegu spraw gdzieś w przeciągu dwóch kwartałów wyhamowałoby ceny, które do końca roku zaczęłyby spadać, nominalnie lub nie. Czy możemy pozwolić na takie szaleństwo? Oj nie. I tutaj wjeżdża on cały na biało z obniżkami. Gdy obniżka stóp procentowych z pewnością napędzi znów ospały rynek, ale zanim obniżą je do zupełnie niskich poziomów, już myślą co zrobić, by program w przyszłym roku działał dalej. Tak, dosypią środki. Bo jakże to możliwe, by tak dobry program działał tylko pół roku w 2023, a skończył się natychmiastowo w 2024 z powodu braku środków? Politycy uchylają nam tu nieba i jestem bardzo mocno przekonany, że dopłaty w przyszłym roku zostaną zwiększone. By Boże broń ceny nie zaczęły spadać, bo wtedy to trwoga, a jak mówią najstarsi mędrcy, inwestuj w nieruchomość, to nigdy nie spada. Więc nie spada, bo nie ma spadać.